Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy próbowali, bo nie wiemy nigdy, czy wyjdzie, pospawać wydech dla mojego jakiegoś widza. Nie pamiętam niestety imienia, ale mam go zapisanego w telefonie jako osoba chce wydech do Zetora. W związku z zaistniałą sytuacją, że musiałem poprawić jakość moich spoin, nie są jakieś cudowne, zakupiłem Tiga. I dzisiaj będziemy się i uczyć, i rozmawiać o spawaniu Tigiem. Dlaczego kupiłem Tiga? Jest takie powiedzenie, to Gandhi chyba mówił, że i to się sprawdza moim zdaniem też w przypadku YouTube'a. Jak to było? Najpierw będą cię tam ignorować, potem będą się z ciebie śmiać, potem będą z tobą walczyć, a na końcu wygrasz. W związku z tym, że mój kanał jest dosyć młodym i małym kanałem, a ja nie lubię wchodzić ludziom w różne tego typu rzeczy, zaproponowałem dwóm firmom, mówię, wyślijcie mi Tiga. Wyślijcie mi Tiga, może mi się spodoba, może mi będą te spoiny szły, nagram z tym Tigiem film i po prostu, no może go kupię, może nie kupię, bo jeszcze dolot w Zetorze chcę zrobić i tam trochę aluminium mam do spawania, a u mnie w okolicach w ogóle z tym Tigiem, z tym spawaniem nierdzewki, z tym wszystkim, to jest jakieś kurna, nie wiem, ludzie nie chcą gadać, jakieś takie dziwne rzeczy są. Oczywiście te firmy mnie zlały. Nie dziwię się i znaczy to jest standard, nie? Wiesz, dopóki nie masz jakiegoś tam marki wyrobionej, może inaczej. Nie, że do końca zlały, tylko tak, jedna powiedziała, że spoko, możemy ci to załatwić, ale to nie był do końca sprzęt, który mnie interesował, to tutaj nie mogę tego powiedzieć absolutnie. I tutaj jedna firma jak najbardziej. Natomiast druga firma mówi, co? Chcesz, żebyśmy ci wysłali Tiga, jak ty nigdy Tigiem nie spawałeś, więc co? Człowieku, niepoważny jesteś? No więc mówię, sobie kupię, nie? Przecież nie będę łaził i prosił. No więc kupiłem Tiga. Zapłaciłem za tego Tiga 1700 zł. Dostałem do niego butle, dostałem do niego reduktor. Oczywiście ten reduktor, nie będę wam go pokazywał, bo on za chwilę, ja go wyrzucę albo po prostu na Allegro gdzieś tam wystawię za 30 zł. Ma tutaj słabsze dojście, jest chiński, jest dziadowski, ten reduktor jest za 2,5 stówy, to jest Perun, to jest kurde do Argonu, to jest typowy kurde dobry polski reduktor. Nie mówię, że chińskie są złe, ale ten jest spoko, spawam nim migomatem. Jestem po prostu na niego pewny. Więc tak, w zestawie była spawareczka. Spawarka ma możliwość też MMA, więc jest do tego uchwyt elektrodowy. Zobacz człowieku, to jest nowe. To jest nowe, to było ze 3-4 razy użyte. No i co? No jest tutaj, sobie nakleiłem, jest palnik WP26. O, bo tak nie powinno się elektrody odkładać. No i jest tam cały zestaw tych, wiesz, tematów, pierdolników i tego wszystkiego. Migomat. Tik jako tik. Nie widzę sensu jakiegoś wielkiego opowiadania, więc tylko na szybko przelecimy, bo to jest kanał rolniczy, a my się zajmiemy spawaniem wydechu do Zetora, żeby robił puuu. A nie żebyśmy, kurde, ten, gadali tu o migomatach. Jeżeli kogoś będzie interesować, to może wam zrobię prezentację, ale tik jest taką mało popularną metodą, że... Czyli generalnie chodzi o to w tym wszystkim, teraz będzie głośno. Mamy tutaj Tiga. Mamy AC, czyli aluminium. Mamy AC puls, aluminium z pulsem. Mamy DC puls i mamy MMA, czyli to, co mnie interesowało, czyli elektroda. Tutaj sobie to przerzucamy. Ja spawam na DC. DC puls mnie, ja nie wiem, ten puls to jest w ogóle taki tam, to trzeba być naprawdę ogarniętym spawaczem, żeby z tego wszystkiego korzystać. Bardzo multum funkcji daje ten tik, ale ten, o co chodzi, 2T, 4T i punktowe. No, czyli tam patrzę, że właśnie tutaj pomiędzy tymi 2T, 4T, tymi tematami tutaj się nic nie przestawia, co mnie trochę też, bo teraz tak, tutaj czekaj, mamy wypływ gazu, mamy prąd początkowy, 30, przestawmy to na 4T. No i to się nie przestawia, to jest słabe. Tutaj nie ma do tego po prostu pamięci. I tak samo do punktowego. No, nie ma pamięci. Lipa, generalnie taki biedny trochę, znaczy biedny. Nie jest bardzo, jest bardzo rozbudowany, ale jeszcze zobaczymy, czy będzie trzymać. No.
A nie, to trzyma na pulsie. No, dobra. Także omówię za chwilę, to chodzi o to, że on nie ma jakby pamięci pomiędzy tymi schematami i to jest takie denerwujące, bo na przykład chcesz pojechać DC-kiem i chcesz przerzucić sobie na czterotakt, no to on tak jakby musisz go od nowa ustawiać, czyli to jest generalnie słabe, nie? Jeżeli mówimy o dwutakcie, czyli o tym tutaj 2T, wyłączę, żebyście też mieli trochę szybciej. W dwutakcie naciskamy i po prostu jakby sterujemy tym tematem, że naciskamy, trzymamy, puszczamy, to się wyłącza, że tak powiem. Jeżeli chodzi o czterotakt, w czterotakcie to jest w ten sposób, że trzymamy, naciskamy i tak długo jak trzymamy, to mamy prąd początkowy. Czyli tutaj ten prąd początkowy ustawimy sobie na 30 amperów, a prąd bazowy, ten główny, na 50 amperów, to tak długo jak długo trzymamy przycisk, mamy 30 amper. Puszczamy, robi się nam 50 amper. I jeżeli wygaszamy łuk i tutaj sobie ustawimy w tym położeniu 30 amperów, czyli jak naciskamy, to wtedy mamy ciągle 30 amperów, wypełniamy delikatnie sobie naszą dziurkę, czy tam zalewamy ją, puszczamy i gasimy łuk. Więc teraz, może inaczej, nie widzę większego sensu, żeby po prostu to dalej omawiać. Jeżeli będziecie chcieli jakąś prezentację, to spoko. Natomiast opowiem, o co chodzi z tymi kolorkami na jęzorki, czyli bardzo popularnymi tematami. Ja się tutaj uczyłem, tu jest akurat stal nierdzewna, tutaj akurat na szybko, wczoraj już na nie na ostrzonej elektrodzie, bo wszyscy w domu spali, a ta świerka jest bardzo głośna. Ta szlifierka jest bardzo głośna, my mamy w domu babcię, która ma 90 lat, więc no ten. Także wczoraj sobie tępą elektrodą tutaj rysunek taki zrobiłem, wrzucałem wam to na kartę społeczności, było bardzo po prostu dużo po prostu informacji, że chujowa spoina. Ja teraz chciałbym powiedzieć w tym punkcie, jeżeli jesteś taki mądry, to przyłóż i sobie odrysuj i zobaczymy, na, chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że to było 90 amper. Amperów, przepraszam, bo to tak powinno się odmieniać. Więc jak sobie przyłożysz i odrysujesz ładniej, to zobaczymy. No. I jeszcze kwestia jest tego, że tutaj dla moich subskrybentów, którzy będą chcieli tę próbę przeprowadzić, oferuję jako gratis do zwrotu, bo stal jest bardzo droga. Mogę wypożyczyć półmetrową blachę, bo wiem, że są wam potrzebne do rysunków blachy półmetrowe. Jeżeli by były jakieś problemy po prostu z ruchomym elementem, polecam wkręcić w imadło i wtedy 90-100 amperów i próbujecie. W tym momencie nie zrobię tego, co chciałem w tej chwili powiedzieć, bo to by było niestosowne, więc opowiem wam o tym, jak o co chodzi z tymi kolorkami na jęzorki. Tutaj mamy już spawane na... bo generalnie chodzi o to, że tak, mamy palniczek. I żeby uzyskać fajny temat z tymi kolorami, to nie użytkujemy takiej oto dyszy, porcelanki, tylko użytkujemy soczewkę. Wezmę kamerę na głowę, czekajcie, bo chciałbym tego nie łączyć, chociaż no, wiemy, że będziecie mieli i tak film 20-minutowy. Więc teraz tak, o co w tym wszystkim chodzi? Standardowo korzystamy na przykład z porcelanki. Siódemkę sobie weźmy, siódemkę i mamy tutaj tą dyszę. Mam nadzieję, że to będzie wszystko widać. Wkręcamy sobie tą dyszę, tak? I tu nam wylatuje gaz. Tylko chodzi o to w tym wszystkim, że ten gaz jest bardzo punktowo. Nawet no, czekaj, która tutaj jest największa? Siódemka, jakaś tam ósemka pewno będzie. O, tu masz większą, nie? Ósemę masz, patrz. O, tu masz ósemę, nie? Tu pewno będzie do większej tej, 1, 8, 3, 2. Dobra, nieistotne. I wiesz, na ósemce to pokrycie tym gazem jest małe, jest małe, ja tutaj sobie PWFK robiłem, tak jak mój kanał, więc to po prostu do stali czarnej czy coś, gdzie to pokrycie gazu jakby jest wymagane, nie jest potrzebne takie duże, no to korzystamy z tych no, standardowych porcelanek. Żeby były w miarę fajne, nie wiem jak to odda wam tutaj ta kamera GoPro, te kolory, bo tu jest strasznie słabe oświetlenie, a nie będę wychodził na dwór. Czyli żeby te w miarę fajnie te kolory wyglądały, no wiadomo, że trzeba oczyścić stal. Ja oczywiście nie czyszczę stali, bo ja nagrywam wszystko na szybko, a to idzie do ciągnika. Tutaj tak samo wszystko w odpryskach, zobacz jaka tu jest rdza. Więc ja tego nie wyczyściłem, ale jakiegoś tam czasu wyczyszczę i chodzi o to w tym wszystkim, że jak masz
masz dużą porcelankę, dużą, no można powiedzieć, że to też porcelanka, to masz, spawasz w tym miejscu, a pokrycie gazu jest w tym, że jeszcze ten gaz i bardzo duży przepływ gazu. Tutaj na to ustawiamy od 12 do tam 14-16 litrów. Więc gaz, nie, osłonowy to po prostu w oczach ginie. Ja już mam drugą butlę prawie wyjechaną, a trochę tylko się pouczyłem. Tam nie miałem ich pełnych. I o co w tym wszystkim jeszcze chodzi? Gaz. Tu jest gaz z zestawu do tego TIGA. Jak możecie zobaczyć, to tutaj spawałem na swoim gazie, czyli kupionym u mojego znajomego. Bardzo dobrego, pozdrawiam, Mariuszu. Znaczy, no, u Mariusza w firmie, można powiedzieć, w której Mariusz pracuje, pozdrawiamy. I teraz te spoiny są robione na moim Argonie 5.0, który miałem do Migomatu kupionego rok temu. Natomiast ta spoina już jest zrobiona na tym Argonie, który był w zestawie. Czyli po prostu kupując z tego internetu zestaw, no zwróćcie uwagę na to, żeby to było, kurde, jakoś ręce i nogi miało, nie? Bo tak, wpakują wam najgorszy chiński, kurde, reduktor, wpakują wam najgorszy jakiś tam, nie wiem co to jest za Argon, to jest niby 4.8, ale to jest brudne. To jest jakieś, to te spoiny nie wychodzą na tym Argonie. I wczoraj mówię, kurde, wszystko zrobiłem z tej mojej wiedzy, którą zdobyłem poprawnie, a kurde nie idzie. Także Argon, ten Argon to sobie, nie wiem, z tych zestawów sobie tam weźmiecie na stal, albo w ogóle sobie kupcie dużą butlę, jeżeli ktoś dużo będzie spawał. Ja to tam, wiesz, tylko hobbystycznie, więc nie mam takiej potrzeby, zaraz pojadę, kupię drugi Argon, żeby jeden stał. Także o to w tym wszystkim chodzi, że korzystamy z takich soczewek, jak tutaj widzicie, i one po prostu przez to sitko, znaczy te porcelanki przez to sitko po prostu robią dużo większe pokrycie. Przez to, no, idzie z automatu dużo więcej gazu. Jeszcze tu wam pokażę. A nie, odkręcę teraz. Jaka jest po prostu różnica w tych soczewkach. No patrz, teraz kurde, jak jeszcze uszkodzę pewno. No patrz, pargo licho. Dobra, tutaj po prostu też jest sitko, tak? Tu jest sitko i tu jest mosiąd. Jeżeli chodzi o same porcelanki, to porcelanki ja kupiłem, bo to są, ja się uczę dopiero, i tak jak mówiłem też wcześniej, no nie chcą mi ludzie dawać z racji mojego kanału, nie wiem z racji jakiej, po prostu nie dostałem żadnych na testy takich porcelanek, tak samo nie dostałem summa summarum tego TIGA na testy, więc tak jak mówiłem, sobie to wszystko pokupowałem, więc znalazłem taką firmę, która się nazywa TIG Cup, i ta firma, po prostu, no, kupiłem z tej firmy sobie porcelanki, tak, z tego względu, że jeżeli płacisz, to możesz wszystko oceniać tak, jak tobie się podoba. Porcelanki bardzo fajne, sprawdźcie sobie cenę, wrzucę wam do tego linka, do tych porcelanek, czy jak to tam nazwać, do tych, no, porcelanek. Także, no, różnica, tutaj mamy sitko, tutaj mamy tą, nie? Taką dyszę, która, no, gorzej pokrywa. To tam są fajne ceny, na to jeszcze jakoś tutaj fajnie naklejki, no i kupiłem kilka sobie elektrod. Tu mam elektrodę, której nazwę zapomniałem, lantanową. Niebieskie lantanowe, najlepiej mi się nimi spawa. Złote z zestawu też są jakieś, kurde, bardzo szybko się niszczą. I co, ja ostrzę elektrodę, trzymając ją w ten sposób. O, w ten sposób ją trzymam, żeby te rysy na elektrodzie były po prostu z góry na dół, że tak jakby ten łuk elektryczny jest wtedy bardziej skupiony, nawet takie coś jest w instrukcji do tego TIGA. Dobrze, czyli mamy te tematy załatwione, w tej chwili będziemy próbowali coś pospawać, nie wiem czy temu ziomkowi to pospawamy, bo nie wiem jak to wyjdzie, ale jeżeli nie, no to po prostu, no, będzie ten tłumik. Tutaj jest kolejny tłumik na słupek, bo też tam często pytacie o te tłumiki. O co chodzi? No jak nie, no to po prostu, no co, no po kosztach jakoś tam się to zrobi i trzeba się jakoś nauczyć spawać, tak? A wy się będziecie uczyli ze mną, kto będzie chciał. Z tego względu, że pytacie często o te tłumiki i o tak samo o tulejki, będą robione tulejki, żeby wasze ciągniki robiły pół, ale nie mam, wiecie, no ja mam dwójkę małych dzieci, tak? Więc mamy tutaj flanszę, gdzieś jeszcze miałem jedną flanszę, i te flansze będę, jakby będę mógł wam ogarniać, tak, jeżeli będą takie potrzeby, i te flansze są przerobione, specjalnie są robione pode mnie, ja sam na te flansze czekałem 3 miesiące, że jeżeli kupicie sobie taką flanszę, ja na tym absolutnie tam dychę, no, że za latanie, za czas,
te flansze, ale patrz, to jest duża przerwa, będzie dużo spawania. Dlatego te flansze w ten sposób zrobiłem, że wy sobie kupicie rurę, kupicie sobie flanszę, czy tam ja wyślę wam tą flanszę, tak? I jeżeli ktoś nie będzie chciał, nie wiem, dawać komuś spawania do tiga, bo no młodzi ludzie, dzieci też piszą do mnie, bo chcą mieć pół w ciągniku i chcą mieć, kurde, tłumik przelotowy, no to będziecie mieli. I teraz jeżeli ktoś nie chce wydawać kasy, nie chce łazić po spawaczach, ja nie mam też czasu dla was tego spawać, nie ukrywam tego, no to kupicie sobie taką flanszę, tak? I po prostu weźmiecie elektrodę, dwójkę, i ją objedziecie elektrodą dwójką do stali nierdzewnej, opukacie otulinę i zrobicie sobie piękny tłumik. I zaraz wam to pokażę, jak to zrobić. Na uszczeleczkę i będziecie mieli po prostu w stanie, będziecie sobie zrobić piękny wydech własnoręcznie w domu, zwykłą elektrodą. I teraz zobaczcie, widzicie? O to w tym wszystkim chodzi. On troszeczkę wystaje z tej strony. Jeżeli kogoś by drażniło, to może sobie to obszlifować, ale to jest po prostu zrobione dla łatwości. Żebyście, i dlatego ja czekałem te flansze, za tymi flanszami czekałem 3 miesiące. Mam tylko na razie 10 sztuk. I będziecie sobie mogli, chłopaki, porobić po prostu w chacie, objechać tu elektrodą i wy nie musicie po prostu nikomu przeszkadzać. W sensie, no wiesz, weźmiemy tego kutasa, schowamy. No, nie musicie potem do mnie pisać, nie? O, i sobie ten. Dobra, i teraz tak. Gdzie kupić rury? Gdzie kupić rury? Rury takie nierdzewne możecie kupić w firmie Inox Parts. Ja dzisiaj do tej firmy dzwoniłem. Mówiłem, że robię taki film na temat tłumików i że mi potrzeba kodu promocyjnego, żeby sobie chłopaki mogli pospawać po prostu tłumiki. I będziecie mieli kod promocyjny do tego Inox Parts. I będziecie mogli tam sobie kupić rurę. To jest rura 3-calowa. I standardowo w zetorze są oryginalnie dłuższe, w zetorach Ursusach dłuższe przeloty, natomiast 150 cm. 150 cm kupujecie rurę i to jest w starym typie kabiny na równo mniej więcej z dachem, że spaliny wam nie lecą na szybę, tylko polecą do góry, także będziecie mieli tutaj ten kod podany, a my się bierzemy w tej chwili za próby spawania dla ziomeczka, który po prostu się do mnie odzywa, a ja potem będę po prostu ćwiczył i będę chciał założyć intercooler w zetorze, no i też wyspawać z nierdzewki do loty, do po prostu intercoolera i do dolotu, do układu dolotowego, do ciągnika, a potem może jak będzie na to kasa, zobaczymy, bo różnie bywa, byśmy pyknęli sobie hamownię może jakąś, bo wałek chodzi. Na razie. Także bierzemy się za spawanie. I zobaczcie. Tutaj już się zrobiło, nie wiem czy będziecie to widzieć, czy kamera to odda. O, widzisz? I tu trzeba było ustawić prąd opadania na 30 A i tego krateru by nie było. No brudno, bo brudno, ale zaraz opanujemy. Czyli ustawiam prąd opadania, już wam pokazuję. Czyli teraz mamy 70 A i tu mamy czas prądu opadania, damy sobie sekundę, półtorej sekundy i zrobimy 30 A. 35. O, cyk i wypływ gazu 3 sekundy, bo i tak ten gaz jest słaby, to, ale jeszcze trochę pospawamy. I elektroda 2,4. Ta spawarka ma, będzie migało jak źle ustawisz parametry. No dobra, mamy tą pierwszą jakby część za sobą. W ten sposób to wygląda. Ja jestem ogólnie bardzo zadowolony, bo ja wczoraj pierwszy raz trzymałem uchwyt od Tiga w ręku. Czyli jestem ogólnie zadowolony, tylko patrzę, że tak.
tutaj miałem aż za duży amperaż, bo tu już jechałem, wiesz, wszystko już się rozgrzało, więc 70 amper to było za dużo, tylko tutaj troszeczkę poprawię, nie wiem czy to widać, to jest taka góreczka, więc tą góreczkę trochę rozleję, ale gorące. Jak widzicie, ta spoina jest szpetna. Fakt, że rura w środku też była trochę brudna, ale ona nie jest połyskująca, jest po prostu szpetna, nie jest tak połyskująca jak... Gdzie są te moje próbniki? Nie jest tak połyskująca, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czyli coś na przykład takiego jak tutaj, nie? Zaraz kamerę przypalę. Tak tu bije ciepło. No widzisz, tak jak tutaj, nie? Nie wiem, czy to, kurde, w którą to mańkę dać, nie? No a nam zależy na tym, żeby to fajnie wyglądało, więc no niestety, no musimy jechać teraz z Etorem, bo muszę jechać na przegląd. I po prostu tu już mi się gaz kończy. Więc wymienię sobie te dwie butle i kupię Argon 5.0. Wezmę wciągnik i wrócimy do spawania wieczorem. Dobra, próbujemy spawać. Tam z takimi spawami. To nie są warunki do pracy. Dobrze, moi mili. Tak to wygląda w tej chwili. Chciałbym zauważyć, że to jest moja pierwsza w życiu w ogóle... Ja od pierwszy raz wczoraj trzymałem palnik od Tiga. I to jest moja pierwsza w życiu spoina, powiedzmy, pachwinowa. Wczoraj jedynie kutasa wyrzeźbiłem. Zwykłym drutem. I tu był nakładany ten drut gruby, co widać... tutaj z reguły, znaczy szczególnie, że jest dużo, dużo za gruby drut. No i teraz postaramy się to wyprowadzić, bo TIG ma to do siebie, tak moim zdaniem, że zrobimy coś podobnego, jak ja zawsze robię tlenem. Bo żeby dojść do takiej wprawy pięknej, jak się widzi gdzieś tam na filmach na YouTubie, to są filmy typowo pod to nagrane, pozycje są idealne, nie jest to spawanie na kolanach w garażu, w piwnicy, w domu, tylko tam mają, wiesz, i pozycje lepsze i tak to wtedy tam wygląda. Także postaramy się to w tej chwili wyprowadzić. Dobrze, szanowni państwo, także wracamy do tematu. Tu mamy te nasze spoinki. Oczywiście jest to nierówno, nie jest to idealnie, pewno spawacze będą... Mówili tam różne tematy, ja sobie wymyśliłem taką zetkę, można by było na kółeczka to spawać, można by było na kutaski, jeżeli ktoś lubi. Tutaj jest za dużo spoiny, tu jest za mało spoiny. Natomiast, czekaj, bo kurde, ciężko się to robi, z tego względu, że... O. Natomiast, czekaj, chwilę jeszcze, o, to jest taka robota garażowa. Tutaj jest... Takie coś, też nie idealnie, ale jest, można to sobie założyć, jeżeli ktoś chce, ja na przykład założę sobie. Ktoś jak nie będzie chciał, to sobie odwróci to z tyłu, jeżeli na przykład chce tłumik, ale mnie nie lubi. Także jest możliwość, bo można to na trzy strony odwrócić, tak? No i tak jak mówię, no ja to jest drugi dzień mojego trzymania uchwytu w ręku. Tutaj również widać, że jest za mało drutu, ale po prostu ze względu na bardzo wysokie zużycie gazu, tak zostawiam. Myślę, że ta osoba, która będzie właścicielem przyszłościowym tego tłumika, będzie z niego zadowolona. Ja jestem zadowolony bardzo z tego tłumika. Ospoinowane w środku, ospoinowane... I zobaczcie, na starym gazie zero połysku, nie? A przepływ też był ustawiony wysoki z 10 litrów. No a tutaj ja jestem... Nie wiem, co GoPro z tym zrobi, bo to jest za ciemno dla GoPro, ale mogę wam tylko powiedzieć tyle, że wygląda to całkiem fajnie. Ja jestem bardzo z tego zadowolony, mówię, biorąc pod uwagę, że drugi raz uchwyt trzymałem.